Cześć, hej, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moim nowym projekcie akwarystycznym. Padło na produkt, w sumie zestaw od Aquaela. Nazywa się Shrimp Set Smart. 30-litrowe akwarium na nie świetlówce, a świetle LED-owym, 6-watowym o specjalnym spektrum światła pod rośliny. Chcę zrobić takie fajne akwarium na bazie ziemi ogrodowej, na bazalcie oczywiście, żeby fajnie to odwzorowywało zielone kolory na takim korzeniu. Myślę, że będzie się to fajnie wszystko prezentowało. Korzeń będzie pod kątem, bo również bazalt też zrobię pod kątem. Mam nadzieję, że fajnie to wszystko wyjdzie. W akwarium będą krewetki oczywiście z rodziny Neocaridin, Blue Jelly, tak jak to miałem w 60-litrowym akwarium. Pewnie teraz widzicie te akwarium 60. Niestety musiałem zlikwidować, ponieważ miałem przeprowadzkę i muszę się zaopatrzyć w mniejsze akwarium, bo nie mam tak dużo miejsca w chwili obecnej. Dlatego padło na ten wybór. Za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda całe wyposażenie tego akwarium. Za takie akwarium musicie dać od 200 do 240 zł na Allegro. Ja również zamówiłem sobie przez internet takie akwarium. I oczywiście światełko, czyli ta lampeczka jest czarna. Nie wiem, bardziej mi się to wszystko widzi, niż by to miało być po prostu białe. Ale to już mówię, kwestia wizualna. Także zapraszam Was do oglądania dalszej części. Całość mamy już wyjętą. Tak jak widzicie, jest to nasz cały zestaw od Aquaela. I za te pieniążki kupujemy to, co tutaj widzicie. Czyli szkło oczywiście, pokrywę na górę, filtr pad mini, automatyczną grzałkę, światełko LED-owe, bardzo fajny panel. Elegancko, estetycznie to wygląda. Z pewnością osoby, które lubią estetykę, mogą sobie w salonie zaaranżować ekstra takie akwarium. Oczywiście pokarm dla skorupiaków. Z całego zestawu to by było na tyle. Myślę, że jak na kwotę 200 zł, cena jest adekwatna do tego zestawu. Myślę, że wszystko już powiedziałem. Także widzimy się w dalszych częściach zakładania tego akwarium. No to lecimy i do zobaczenia. Tło już mamy nałożone. Kupiłem takie kleju w tym roku i powiem Wam szczerze, że lepiej chyba jest kupić taki czarny Bristol, przykleić jakoś to fajnie, bo dosyć dużo zabawy i dużo czasu straciłem, żeby to po prostu nałożyć. Tu jak widzicie, mamy już nasz przepłukany bazalt, zawsze trzeba przepłukać i jeszcze polecam gorącą wodą. Teraz będę sobie robił taką ściankę pod ziemię ogrodową, żeby ziemia nie miała żadnej możliwości dotknięcia szyb. Unikniemy tak zwanej inwazji glonów. Powiem Wam szczerze, że raz mój kolega zrobił właśnie tak, że ścianki dotykały, że ziemia dotykała ścianek i nie był to zbyt przyjemny widok. Musiał resetować akwarium. Nie wygrał z glonami. No okej, dobra. Widzimy się, jak już tutaj wszystko będę miał zrobione i będę miał ziemię, bo to uważam, że jest to bez sensu. Tak to wygląda. Tak jak widzicie, zasiliłem już cały środek ziemią ogrodową z dodatkiem bazaltu. Chciałem, żeby uniknąć stref beztlenowych. No i kolejnym krokiem to będę dodawał kulki glinianotorfowe i całość przykryję. O, tu mam siatkę, także Wam pokazuję. O, i taką siateczką to wszystko przykryję, żeby do góry nic nie wybijało i wszystko jakoś tam się trzymało kupy. Całość zasypujemy naszym bazaltem. Okej, akwarium już zalane mamy. Mam małe komplikacje, jeszcze jak widzicie mętna woda, ale to kwestia, podejrzewam, godzinki. Gorzej pewnie będzie z tym korzeniem. Za długo czasu chyba był suchy i po prostu musi się chwilę namaczać. Mam nadzieję, że długo to nie będzie trwało i później zobaczycie efekt końcowy, także mówię, widzimy się w dniu jutrzejszym albo za dwa dni. No ten korzeń po prostu musi zatonąć. Z efektu korzenia, tak jak widzicie,
Ja jestem zadowolony. Wiadomo, roślin jeszcze za wiele nie ma, wszystko będzie w swoim czasie też rosło. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Tu i to, ten cały teren mam zamiar zrobić taki fajny trawnik z dużego henia. Albo na przykład na tą stronę dam hydrokotyle SP Japan. Kto nie wie, niech sobie zobaczy w internecie, jak wygląda ta roślinka. Jest super. A tu po prostu jakiś taki zrobić fajny trawniczek właśnie z tego henia. No i tak by to wyglądało. Także nasze akwarium jest już zalane. Minęły 24 godziny. Także jeszcze troszkę i będziemy wpuszczać nasze krewety. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, także koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Jeśli będziecie zainteresowani update'em tego akwarium, powiedzmy za miesiąc, czy dwa miesiące, czy za jeszcze jakiś dłuższy czas, koniecznie zostawcie jakiś komentarz na dole. Będzie mi również bardzo miło. No i to tyle. Na razie piona, hej, cześć i do zobaczenia.